Rzeczy widziałem w kierunku wskazań, ale żeby piasek był, taka okrągła klepsydra, woda. Tak myślałem, że to jest woda, potem myślałem, nie, no to tak nie wygląda jak woda, to wygląda jakby to było takie podcięcie, a to piasek tutaj się dostał. Jakim cudem? Nie wiem, nawet się nie domyślam. Swoją drogą, ciekawe. Wygląda na to, że chyba znalazłem zamienniki do tego oto pięknego motocykla Rometa RCR V2. Zamienniki napędu w Romecie nie były aktualnie dostępne, więc dla potomnych JTF 409.14 to jest zębatka naprzód, chociaż może najpierw bym ją założył i dopiero powiedział co jak. Natomiast na tyle, jak widać na załączonym obrazku, Made in Germany SJ zębatka i to jest rozmiarek tudzież model 50-115-119-53 zęby, rozmiar 4,28. W ogóle zdziwienie moje było, bo stary RCR miał łańcuch 520, jeśli chodzi o grubość, a tutaj strzelili węższy 428. Dziwne, ale no cóż zrobić, dlatego też ja sobie zakupiłem do tego sprzętu łańcuch DID 428, ale HD, czyli ten troszkę wzmocniony, 134 ogniwa, bo akurat 132 nie było w danym sklepie, więc będzie troszkę dłuższy, będę musiał sobie go skrócić, ale to nie ma większego problemu. 428 łańcuchy są o tyle fajne, że bardzo ładnie się skraca, a właściwie bardzo prosto, bo takie fajne urządzenie wystarczy za kilka złotych dosłownie. Dobra, chyba trzeba będzie jednak wyczyścić tą śrubę. Tak, tyle kleju do gwintów narąbane jest na te gwinty tutaj, że ta zębatka na pewno się nie wykręci sama z siebie, aczkolwiek chyba tak, to w RCR-ze było. Odkręciłam się klientowi z przodu zębatka jednego pięknego razu i to w stosunkowo świeżym sprzęciku, także dziwne troszkę. A właściwie jak już jestem na wizji, nie, to musi być to samo. No, jak mówiłem, jakby była stąd, dosłownie. No ale według rozmiaru w ogóle, ja to zakupiłem w hurtowni, w której jest piękna wyszukiwarka elementów. W związku z powyższym małe prawdopodobieństwo, że nie trafię. Swoją drogą tutaj już jest czyściutko, bo było zawalone. Pamiętajcie o tym, że takie rzeczy jak wewnętrzna osłona zębatki, znaczy ta osłona zębatki też przydałoby się ją wyczyścić. Na szczęście, jak widzicie, będa łamane na Romet RCR. Ta osłona zębatki jest tak daleko od samej zębatki, że tutaj się syf nie zbiera, ale się zbiera tam w środku na obudowie, więc to warto mieć na uwadze. No i kolejny przykład na to, dlaczego w nowym, stosunkowo nowym RCR-ze, świeżym RCR-ze, chyba 10 tysięcy kilometrów nawet nie ma, wymieniam łańcuch. No te ogniska rdzy, które tutaj widzicie, to jest amelinium, więc tego się nie zardzewieje tak łatwo. Ale łańcuch jest tak skorodowany, mimo że jeździł i robił te kilometry, to tak skorodowało to, że nadaje się już do wymiany. No więc zresztą widać nawet po tej zębatce, jak ona wyglądała. Tutaj trochę syfu, resztki smaru, który zszedł z niego, jak się dobrze przyjrzycie, to każdy z ząbków jest już pozaginany, już nie jest taki, tylko jest taki. Nie? Dlatego też no, nie ma sensu, jeśli wymieniacie łańcuch, to nie ma sensu wymieniać go bez wymiany zębatek. Albo jeśli wymieniacie zębatki, no to łańcuch też będzie dostawał po dupie, no bo jakby łańcuch się, tak jak cylinder z tłokiem się docierają, tak samo i zębatki troszkę się docierają razem z łańcuchem i jeśli wymieniamy, to wymieniamy komplet. Wydaje mi się to proste i logiczne. A i tutaj też kolejna rzecz ciekawa w tym akurat RCR-ze na plus. Swoją drogą ten RCR będzie zaraz do sprzedania. Tylko pewne defekty efektów jazdy trzeba będzie ukryć. Czy klient będzie go sprzedawał? Nie, ale ja dostałem zadanie właśnie zrobić mu przeglądzik. Tu wydałem olej niechcący. O kurde, ale żem docisnął. Ma się łapę, siłę w łapie. Plus nowego RCR-a nad starym.
W starym RCR-ze nie dało się włożyć tak podnośnika pod tylny wahacz, bo kominy wystawały aż tutaj. Trzeba było dość mocno kombinować tutaj z podnośnikiem od spodu pod wahacz, a tutaj spokojnie przynajmniej wchodzi, bo jest krótszy wydech. Także git. No i w ogóle ten wydech to bym wybaczył sobie, żeby to brzmiało fajnie. Ta fałeczka, żeby taki był fajny gang z niej. Chociaż ona jest wysokoobrotowa, więc to też nie to samo. Nie będzie brzmiała tak jak pinceta Napoleon. A tego możecie obejrzeć u Michała na kanale, bo wrzucił materiał. Romet ADV 125. Jeden z najgorszych prawdopodobnie motocykli, jeśli chodzi o aspekty jakościowe, które ściągał Romet. No gorszy, przychodzą mi do głowy tylko dwa pojazdy. Jeden stoi tutaj, Ogar 202, chociaż ten konkretnie już jest poprzerabiany i daje radę. Drugi to był Ogar Cafe 125. No tragedia, tam się rozkręcał w niewyjaśnionych okolicznościach. To był dokładnie ten pojazd, tylko z gorszym silnikiem. Z silnikiem takim, jak jest tutaj, bez wałka, ale bardzo słabej jakości. Technicznie rzecz mówiąc, jeden z gorszych jakościowo pojazdów, bo nie jest wykonany tak dyskusyjnie. To są takie tematy, ten CBS na linkę, zabezpieczenie antykorozyjne, które jest takie umowne, te siedzenie, które nigdy się nie zgrywa, te plastiki, które ledwo wchodzą, trzeba je wciskać w osłony. Nie jest to doskonały motocykl, trzeba przyznać, ale z drugiej strony to jest kolejny jego przegląd i tutaj nic nie robię, nic nie dokręcam, nic nie poprawiam, po prostu został dobrze zmontowany, właściciel nie przegina pały i to chodzi, tutaj podkładki dane, no tutaj gdzie te śruby, które powinny mieć jakieś podkładki sprężynowe i płaskie, to mają, no i tyle, no łańcuch. Podobno jak guma z majtek się wyciąga, tutaj cały czas jest oryginalny. Ile ma kilometrów zrobione? 4500. No i zobaczcie, i wcale ten jeździ cały rok. Nawet w gorszych warunkach takich przedzimowych, bo w samą zimę właściciel nie jeździ, ma narty od tego, jak sam stwierdził. Poza wymianą oleju i naciągnięciem łańcucha, tutaj zasadniczo nie mam co robić. Błotnik będzie do wymiany, lusterka będą do wymiany na dłuższe, tak jak ja mam u siebie w wodze. Ale tak to, no to jeździć, obserwować, nic się tu nie dzieje. Facet jeździ sporo, no tak wycieczkowo. Motocyklem pod namiot, to nie jest tak, że on nie ma kategorii A prawa jazdy. Ma, bo drugi motocykl, jeśli dobrze pamiętam, to jest Bonneville bodajże. Ale jakby ADV-ka pozwala wjechać w inne tereny i pozwala się no, nie bać o niego, bo jest to stosunkowo no, do takiego Triumpha no, różnica cenowa spora, tak? Także to taki jeden argumencik. Opony są pierwsze i nie ślizgają się. Łańcuch się nie wyciąga jak guma z majtek. Obrót śrubą regulacyjną tu z tyłu i mamy załatwione. Także no, niby najgorszy, a wcale nie taki zły. Kolejny pacjent, nic specjalnego. Pewnie jakiś wypadek przy pracy. Był mnie już na przeglądzie przy 3500. Przeglądzie, a raczej poprawkach po innym serwisie, który składał go. No i zrobił to ewidentnie tak po łebkach, ale firma się likwidowała i chyba chcieli po prostu pozbyć się sprzętu, nawet nie wiem kto to był dokładnie. Opis jest zajebisty. Traci moc przy 6000 obrotów. Nie zawsze. I teraz bądź mądry, pisz wiersze. To znaczy nie zawsze. Raz na jakiś czas. No przyjechałem się kilka razy, ani razu nie widziałem problemu. A tak naprawdę zauważyłem problem teraz na zimnym silniku. Znaczy na zimnym. No tutaj jeżdżąc po placu, jak się za mocno mu odwinie, to faktycznie się dławi i nie chce wchodzić w obroty. Jak się delikatnie odwija rollgas, to się rozpędza, więc przypuszczam, że nie wiem, fit powietrza, może jest przypchany, może coś i to jest główny problem. No i ten oto jegomość, którego doskonale wszyscy znają. Miała dziś przyjść do mnie szyba, nowsza seria, bardzo mnie to cieszy, bo ma być też troszkę dłuższa w teorii. Dolechała do mnie w końcu lampa homologowana, więc są pozycje. Jest lampa taka konkretna, główna. Powinna świecić bardzo dobrze, no i długie też są całkiem spoko. Także już mam w pełni legalnie, jeśli chodzi o tą stronę motocykla. A tutaj, jeśli dla tych, którzy oglądali moje vlogi od dawien dawna i pamiętają Aprilę Pegaso, która jak nadmienie była z silnikiem Rotaxa, tylko tym takim lepszym, tudzież mocniejszym, bo miała pięciozaworową głowicę zamiast czterozaworową, tak jak BMW wsadzała i tak jak właśnie jest tutaj w Wodzu. Aprila była oklejona tą samą okładziną, znaczy okładziną, tą samą ukleiną, dokładnie tą samą. To jest końcówka rolki, jaka mi została, że było to takie zmatowiałe, to sobie zakleiłem, żeby w teorii przynajmniej lepiej wyglądało i było szczerze, lepiej wygląda.
dla tych, co by chcieli skomentować, że tutaj światło się nie przebija, spokojnie, ta szyba będzie zmieniona, a dla tych, co by mi mówili, że nawaliłem tego tutaj tyle, że nic nie będę widział, 2 metry przed kołem są niewidoczne całkowicie, to z całym szacunkiem, ale jeśli ja siedzę w tej pozycji, o, dosłownie, to gdzie ja 2 metrów przed kołem nie widzę? Nie widzę może z metra przed przednim kołem, a to nawet nie ma znaczenia kompletnie, bo nikt o zdrowych zmysłach nie patrzy tutaj jadąc przed siebie. Jak jedziesz motocyklem, to patrzysz kurde hen daleko. Ale no trochę w terenie inaczej, no może się patrzysz na drogę przed sobą, ale mimo wszystko jedziesz tam, gdzie patrzysz, więc nie patrzysz na pewno centralnie przed przednie koło i to w żadnych warunkach w zasadzie. No ale co tutaj mogę wam powiedzieć, no to myślę, że będzie bardziej ambitnie, jeśli chodzi o jazdę terenową. Karo 4 naprzód i na tył, zamiast SRT, STR-ów, przepraszam, Skorpionów, które do Scramblera może się nadają, ale do takiej maszyny troszkę mniej. Jeśli chodzi o turystykę motocyklową, to w ciężkim adventurze może ma to też sens. Takie motocykle sprawowałyby się na szutrach Sycylii, koniecznie na naszych piaszczystych terenach. W związku z powyższym no, zmieniam sobie te kółka, będzie już troszkę lepiej to szło. Pozostaje do zrobienia zawieszenie, ale to spokojnie przyjdzie na nie czas. Niedużo tutaj muszę zrobić, po prostu dostosować to zawieszenie do własnych potrzeb. Jakby się udało zwiększyć skoki, to w sumie też byłoby ok. Zapas w nogach mam, także to, że będzie wyższy, to nie ma dla mnie absolutnie żadnego znaczenia, a ma troszkę bardziej lepiej robić. Do tego mapa, troszkę mocniejszą jeszcze, tą taką bardziej zwariowaną, nie taką stanowaną, jak mam w tym momencie. No ma być to taki typowy fanbike. Zrobiłem im tak mało kilometrów w tym roku. Jeśli jeździłem, to jeździłem czysto dla frajdy, ewentualnie odwieźć motocykl do Warszawy, zabrać testówkę i wrócić. Także kilometrów to jakiś łoić nie będzie, ale seryjne stelaże kufrów nie wiem, czy jeszcze wrócą na ten motocykl. Wykombinowałem inne rozwiązanie, to będzie lada chwila, dużo lżejsze i pod sakwy raczej, a zresztą zobaczymy, co z tego wyjdzie. Koło z przodu fajnie byłoby w sumie przeszprychować na tą 21, ktoś już mnie o to pytał, ale wydaje mi się, że zostawię go najbliżej oryginału, jak się da, przynajmniej no, tutaj już jest to ingerencja, żeby to przerabiać, chociaż z drugiej strony obawiam się kosztów, jeśli chodzi o tą felgę bezdętkową, że tutaj to będzie problem. Zresztą no jeśli 21 z przodu, to przydałoby się prawidłnie zrobić 18 z tyłu, a nie 17, albo zostawić tak, jak jest to chociażby w DL-u 800 i 17 i 21. On tam chyba ma, dobrze pamiętam? Chyba dobrze pamiętam. Ja pierdykam, powiem wam, że jeszcze nigdy się tak nie namęczyłem przy zdejmowaniu opony z felgi jak tutaj. Żałuję tak naprawdę, że nie pojechałem do chłopaków, żeby mi zdjęli tą gumę na demontażownicy. No, ale no, nie pierwsze, nie ostatnie koło, które rozbieram, a wyjątkowo się męczyłem, bo nawet sobie, kurde, troszkę naruszyłem rancik. No ale też chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Czujnik ciśnienia w kole. Niestety nie ma demontowalnej baterii. Znaczy da się to zrobić, ale przypuszczam, że kiepsko to pójdzie. Także trzeba będzie, to jest akumulatorek, więc trzeba będzie wymienić cały czujnik w razie W, jeśli on się zepsuje albo rozładuje. Czy będzie ciężko znaleźć czujnik? No nie, no dowolnego innego motocykla. Znaczy uniwersalny taki. Skanerem i tak czytuje się ten stary kod, podkłada się pod nowy. I w zasadzie tyle nas interesuje. I on będzie się komunikował z komputerem, z ekranem motocykla, tak jak do tej pory się komunikował. A teraz kolejna rzecz, pamiętajcie, że to jest bezdętkówka na szprychach. I teraz jak jest to uszczelnione, no tutaj widać takie wybrzuszenia, to są otwory na nyple. Tutaj tak oczywiście nierównomiernie. I jest to zalane takim, nie wiem, gumą jakąś. Pewnie jakiś tam pasek jest taki gumowy naciągnięty, plus jeszcze zalane takim gumowym dynksem. Nie mam pojęcia, jak to się zdejmuje, czy... No nie znam się na tym po prostu, mówiąc krótko. Nie na wszystkim człowiek musi się znać. Nigdy nie naprawiałem. Tutaj jakby się już trochę tej gumy ulatniało. Ale nie, w sumie tył trzymał ciśnienie, przód mi się potrafił wysypać, no ale
Widzę, że tam dużo tego jest narąbane. Dobrze musi być to wklejone, żeby to trzymało. No cóż. Mam nadzieję, znaczy fajnie, że jest to bezzędkówka, bo jak miałbym z takiej felgi zdejmować gumę jeszcze raz gdzieś tam w trasie, to byłoby ciężko. A tak to bezzędkówkę w łatwy sposób jesteście w stanie naprawić. Powiedzmy, jeśli dziura nie jest za duża. Tu jest tak to zaklejone. No ciekawe. Muszę pojechać kiedyś do jakiegoś specjalisty, który wytłumaczy, jak to dokładnie działa.